Witam wam, was kochane byczki. Witam was na kanale Kasia Tarot. To będzie czytanie dla was na miesiąc lipiec 2023. I zrobiłam coś takiego, że podzielę to wideo, także będzie trochę dłuższe wideo. Posiedźcie ze mną, przygotujcie sobie kawę, herbatę, cokolwiek. Nawet drina. Posiedźcie sobie ze mną. Także my będziemy dzisiaj poruszać takie tematy jak co w lipcu, energie lipcowe, ogólne czytanie. Potem przyjdziemy, zobaczymy praca, finanse. Powiemy trochę o miłości, rozłożymy karty na miłość. A na końcu chciałam się właśnie skupić na tym, na poradzie. Co karty nam chcą powiedzieć, co chcą karty powiedzieć byczkom. Na czym powinny się po prostu skupić. Także przejdźmy do naszego takiego ogólnego czytania. Jakie są ogólne energie, jeżeli chodzi o lipiec dla byka? Co tam się wydarzy? Ktoś tu będzie działał z jakimś znakiem powietrznym, może nawet z wagą. Waga, wodnik, bliźniak. O, karty wypadły, wyznaję. Chciały wypaść. Dobra, jak chciały wypaść, to chciał. Uuu, bliźniak, moc. Uuu, trzy pentakle. I mamy waszą kartę cesarzową. Dobra, miało nie. Nie miało być o miłości. Jest ogólnie, ogólnie, ogólnie. Ogólnie, więc powiem wam tak, ktoś tu może być, to jest dla byków, które może są w związku ze znakami powietrznymi. Ze znakami powietrznymi tu jest jakiś związek. Jeżeli chodzi o lipiec, to albo wy przestaniecie ze sobą rozmawiać, albo związek, w którym jesteście, stanie się zajebisty. Z tego powodu ja widzę, tutaj będzie praca nad tym związkiem, kolaboracja. Będziecie po prostu działać razem, może jakieś wspólne wycieczki, może gdzieś wyjazd. Mamy cesarzową, to jesteście wy. Wy będziecie traktowane bardzo pozytywnie. Ogólnie cesarzowa, przepiękna karta, czegokolwiek się nie dotkniecie, to będzie się rozwijało. Także jeżeli jesteście w jakimś związku, to ten związek, tutaj będzie taki trochę spokój, nie będzie żadnych akcji, wręcz przeciwnie. Tu będzie rozwijanie tego związku, razem działanie, razem współpraca, będziecie się zgadzać, nie będzie kłótni żadnych. Ja widzę tutaj związek będzie się robił bardziej silny. Nie ma tutaj żadnych takich emocjonalnych kart. Emocje, uczucia i tak dalej, ale z drugiej strony to będzie taki związek, gdzie on się będzie nawet praktycznie umacniał. Mamy siłę, także jeżeli jesteście z kimś, to gratulacje. Mi się wydaje, że to może być ktoś z znaku powietrznego. To może być również taka osoba bardzo małomówna, mało wylewna, jeżeli chodzi o uczucia, emocje, ale to jest, to będzie, jesteście w stabilnym związku. Jesteście w związku, który będzie się bardziej, lepiej, lepiej rozwijał. Tak, to jest dla was wiadomość, to jest energia, także macie kogoś, jesteście z kimś, tej osobie na was zależy i ta osoba chce działać i rozwijać ten związek. Także ja nie wiem, co tu jeszcze dodać, jakie karty tutaj dodać. będzie dużo komunikacji, dużo działania, mi się wydaje, zmiany na lepsze. Kochankowie, nie wiem dlaczego mamy tutaj 7 mieczy, to jest jakaś nowa miłość, może za bardzo nie będziecie, ale nie, jest praca nad tym. Wiecie co, ja mam takie wrażenie, że tutaj będzie trochę powoli ta miłość wam wzrastała, bo wy możecie tak do końca nie ufać tej osobie, czy jesteście na dobrym torze, jeżeli chodzi o ten związek i tak dalej, jesteście na dobrym torze, dwie osoby w tym związku chcą pracować. Tu jest miłość, może to jest nawet początek miłości, ale ten związek będzie rósł w ten sposób. Także może powoli, powoli, ale stabilnie będzie szedł do przodu, będzie rósł i wy to poczujecie w lipcu, że jesteście w stabilnym związku.
idzie na lepsze, możecie mieć rozmowy na przykład ze swoją drugą połówką, słuchajcie, ale ja nie ufam, trochę mam problemy z zaufaniem, słuchajcie, i tak dalej, ale ja tutaj widzę współpracę, pracę, jeżeli chodzi o ten związek, może nawet razem będziecie. Tutaj widzę taką, to są karty takiej jedności, gdzie dwóch ludzi wiąże się po to, żeby coś razem osiągnąć, wspólny cel, pracować nad czymś razem, współdziałać razem. Tutaj dwie osoby nie boją się włożyć jakiś effort. Jak to jest effort po polsku? Po prostu włożyć pracę do związku, żeby ten związek się rozwijał. Także super karty. To jest ogólna energia. My teraz przejdziemy do finansów. Co karty nam chcą powiedzieć o waszych finansach? Ale jeżeli chodzi o związek, jeżeli to nie jest związek miłosny, to wy możecie tutaj podpisać kontrakt, wy możecie z kimś współpracować i ta praca będzie się rozwijała. Jeżeli macie jakiś biznes, to tutaj idą zmiany na lepsze. Tutaj będzie więcej stabilizacji i współpracy. W ten sposób. To jest, że ok, karty, super karty. Przechodzimy do finansów. Zobaczmy, co nam karty chcą powiedzieć, jeżeli chodzi o wasze byczki, sprawy finansowe. Praca, finanse. Mamy konflikt. O fortunę. To ci idzie do przodu. Niektóre z was byczki mogą po prostu zmienić pracę. Ktoś tu będzie znajdzie lepszą pracę. Ktoś tu może byczki po prostu mieć dosyć konfliktów w pracy, w której są. Tu jest jakiś konflikt. Wy możecie zmienić zdanie i iść naprzód. Gdzieś osiągnąć sukces. Jeżeli jest konflikt w pracy, jeżeli chodzi o pracę i finanse, wy wygracie ten konflikt. Wyjdziecie do przodu. Tu są zmiany. Ale możliwe, że jest zmiana pracy dla was czeka w miesiącu lipcu. Ktoś tu może ma dość tego konfliktu, wy możecie się kłócić, nie wiem, może z szefem, może ktoś nieodpowiedzialny. Może tutaj ma inny pomysł niż wy, jeżeli chodzi o pracę i finanse. Wy możecie się nie zgadzać z waszym partnerem, jeżeli chodzi o pracę i finanse. Ktoś tutaj po prostu podejmuje jakieś głupie decyzje i wy możecie na ten temat się z tą osobą kłócić, bo ta osoba również chce osiągnąć jakiś sukces, jeżeli chodzi o finanse, pomnożyć bogactwo, może lepsza praca, ale mi się wydaje, że wy będziecie zmieniać zdanie i przejść do przodu. Tu mam dużo mię z tego znaku wychodzi. Nie wiem, czy to ktoś nie jest z pracy. Ktoś tu będzie żałował. Ja mam takie wrażenie, że wy będziecie byki zmieniać pracę, odchodzić z jednej pracy, trochę żałować. Może tutaj nie było rozwiązań, tu było więcej kłótni, tu był jakiś konflikt, może ze znakiem właśnie ognistym i wy z tego powodu mi się wydaje, że będziecie odchodzić. Może będziecie się czuć głupio, coś się wydarzyło. Była jakaś kłótnia, będziecie trochę żałować się, będziecie trochę stresować i czas na zmianę pracy. I wy będziecie ok. Jeżeli chodzi, wy znajdziecie dobrą pracę, coś innego. Na razie kapłanka nie chce mi dokładnie powiedzieć, ale jeżeli szukacie nowej pracy, chcecie odejść ze starej pracy i znaleźć nową pracę, kierujcie się również to, co wasza intuicja mówi, kierujcie się waszymi uczuciami. Już nie tak logiką, osiągniecie sukces, jak się skupicie na waszych uczuciach. Tu wewnętrznie coś wam w brzuchu powie, słuchajcie, nie, nie, nie. Wybieram to. Odchodzę. Będziecie szczęśliwe. Tutaj jest sukces, ale najpierw tu jest jakiś konflikt i zmiana pracy. Mi się wydaje, że byczki będą zmieniać pracę. Super karta, mamy kartę gwiazdy. Super karta, Rydwan. Wy jesteście tutaj zadowoleni, będziecie zadowoleni. Także jeżeli wybieracie jakąś nową pracę, szukacie nowej pracy, chcecie odejść ze starej pracy, gdzie tu był jakiś konflikt, coś niefajnego się wydarzyło, kierujcie się własną intuicją tutaj, co wam serce podpowiada. Nie kierujcie się za bardzo logiką, czy większymi może finansami. Idźcie za głosem serca, co macie robić, tym się kierujcie. Ale ja tutaj widzę jakiś konflikt w pracy, coś na temat pieniędzy, coś na temat nowego pomysłu. Może jakiś ktoś się tutaj z wami pokłócił i wymyślicie czas iść. Tu jest ognisty znak. Baran,
Lew, strzelec. Wy możecie się kłócić z tą osobą. Ktoś, kto jest po prostu dużo energii, ale tutaj jest kłótnia między wami, jakiś konflikt i wy będziecie zmieniać, mi się wydaje, albo dział, albo pracę, albo coś będziecie zmieniać. To są duże zmiany, idą koło fortuny, ale dla waszego dobra. W ten sposób. To są finanse i przechodzimy do tej naszej wyczekiwanej, do tych naszych wyczekiwanych spraw miłosnych. Zobaczmy sprawy miłosne w lipcu dla byczka. No i znowu tu jest ten ognisty znak. Ktoś tutaj jest bardzo energiczny, no i nie zmieniłam, proszę. Teraz zmieniłam miłość. Mamy tutaj znak ognisty. Ktoś tu działa ze znakami ognistymi. Byczki. Mamy również królową pucharów. Miłość, miłość. Dziewięć buław. Dziewięć mieczy. Page of Wands. Sąd. Siedem pentakli. Trzy puchary. As pentakli. Także słuchajcie, ktoś was bardzo denerwuje. Wy macie już dosyć jakąś osobę. Jakiejś osoby. Ktoś tutaj was wkurza. Ktoś tu was wkurzył, zdenerwował, się stresujecie. Nie poddajecie się, tutaj nie ma dramatu, żebyście nie myśleli, tu nie ma żadnych takich większych dramatów, ale jest ten król i mi się wydaje, że to jest ta osoba, o której myślicie. Wy idziecie do tego króla sercem, ale tak jak gdybyście się już poddawali, jeżeli chodzi o tą osobę. Jeżeli to jest osoba z przeszłości, bo to może być osoba z przeszłości, wy będziecie się modlić, żeby ta osoba do was wróciła. Możecie tęsknić za tą osobą. Tylko, że ja tutaj was nie widzę takich jakichś psychicznie rozwalonych, emocjonalnie rozwalonych. Wy jesteście w miarę okej. Dużo energii was jest. Jest ten stres, myślicie, macie jakiś tutaj stres, myślicie o czymś, smucicie się o czymś wieczorami, myślicie o tej osobie, ale będziecie działać w innym kierunku. Mi się wydaje, że w tym lipcu, mimo tego, że tęsknicie może za tą osobą z przeszłości, może byście chcieli, żeby ta osoba wróciła, albo coś po prostu zrozumiała, wy nie będziecie jeszcze tak, wy będziecie czekać. Wy będziecie może czekać na tą osobę, a w międzyczasie po prostu sobie wyjdziecie się zabawić, spotykać się z przyjaciółmi, po prostu miło spędzać czas. Idzie do was tutaj as pentakli, czyli ktoś chce wam coś zaoferować. Ktoś tu może do was napisać wiadomość, ktoś, kto będzie konkretny. Natomiast nie widzę wielkiej miłości, wy idziecie z sercem. Wy może już, kurde, straciliście cierpliwość do waszej osoby, do tego króla. I wy po prostu zajmiecie się sobą. Ja wychodzę ze znajomymi, ja chcę się bawić, ja jadę na plażę, ja jadę gdzieś tam, ja sobie robię urlop. Wkurza mnie ta osoba, denerwuje mnie ta osoba, ja po prostu muszę trochę spędzić czas ze znajomymi. Ja poczekam, aż ta osoba się do mnie odezwie. Także jeżeli czekacie na kogoś, żeby ktoś się do was odezwał, albo porozmawiał normalnie z wami na jakiś temat, to ta osoba się do was odezwie. Ta osoba może się nawet odezwie, jeżeli zapostujecie wasze zdjęcie gdzieś na fejsie czy na Instagramie, jak się świetnie bawicie ze znajomymi. Także mi się wydaje, że ta osoba, jak zobaczy coś takiego, to z wami się skontaktuje. Nie dla wszystkich, ale wy po prostu zajmiecie się sobą, działacie, macie taką energię do życia i chcecie po prostu spędzić miło lato, lipiec. Będziecie czekać. Ale ja tutaj nie. Wy się poddajecie, bo tutaj jest tak, nie ma sensu z tą rozmawiać z tą osobą. Ja coś tej osobie mówię, ja idę z sercem do tej osoby, ta osoba jest jakaś uparta, wkurza mnie, denerwuje mnie. Nie wiem na jaki temat, bo nie chcę dodatkowych kart rozkładać, ale martwi was ta osoba, ale nie będziecie dużo robić. Wy będziecie czekać na tą osobę, aż ona się z wami skontaktuje. Wy się dobrze bawcie, postujcie wasze zdjęcia gdzieś tam na necie, wyglądajcie pięknie. I idzie do was wiadomość. Zobaczmy, co nam karty radzą. Jaka jest porada dla byczka?
Możecie mieć złamane serce przez jakiś znak wodny. Ktoś tu będzie chciał, może się z wami kontaktować. Wy olejecie tą osobę. Jedziecie naprzód w stronę dwóch pucharów. Także niektóre z was byczki, porada jest taka, dla byczków, które może przeszły jakieś załamanie, nie załamanie, ale złamane serce. Jeżeli chodzi o przeszłość, może coś się wydarzyło miesiąc temu, 2 miesiące temu. Ktoś, kto miał może serce, ktoś, kogo byście kochali. Może się zakończyło, ktoś was zdradził. Jest możliwość, że ta osoba będzie się z wami kontaktowała, albo po prostu w tym lipcu przyjdzie do was energia, gdzie wy powiecie już nie, koniec, ja płynę dalej i wam serdecznie radzę, szczerze wam radzę, płyńcie dalej, zostawcie przeszłość, kogoś z przeszłości, kto wam złamał serce, tylko wy wiecie, kto to jest. Zostawcie tą osobę, bo w tym lipcu, może pod koniec lipca, idą do was dwa puchary. To jest jakaś nowa miłość, to jest nowa osoba, to jest ktoś szczery, ktoś, kto chce iść z tym kielichem do was. Ale wy musicie to wypuścić, popatrzeć już w inną stronę i zacząć płynąć w inną stronę, w kierunku waszego szczęścia, czegoś, zostawić to, co już wam nie służy. I emocjonalnie po prostu, i myślami również, w głowie to, co macie, zostawcie już to i skupcie się na czymś nowym, bo tutaj idą dwa puchary w waszą stronę. Także to jest ogólna porada. Może nie być dla wszystkich, ale to jest dla byczków, które po prostu przeszły coś w przeszłości, dalej myślą o tej przyszłości, może dalej myślą o tej osobie, o tym złamanym sercu. Zostawcie już to. Już nie myślcie. Przeszłość jest przeszłość. Wy się poddaliście. Czas iść do przodu, czas zacząć działać, do przodu przestać już się zastanawiać. Pracować nad sobą. Nie zapominajcie o tym, że macie dużo miłości. Wsłuchajcie się w siebie, byczki. Tu jest działanie. Patrzcie, sześć mieczy. Płyńcie już do przodu, ok? Zostawcie przeszłość. Może ktoś się z wami skontaktuje i dzięki temu, tej wiadomości, jaką dostaniecie, to wam da takie natchnienie, żeby zostawić przeszłość, to złamane serce, to, co was bolało. To nie musi być konkretnie osoba, to jest coś może z przeszłości, coś was boli, tutaj jest, leży wam na sercu. Czas płynąć do przodu. Nie zamykajcie się na świat po bólu, bo tu jest jakiś ból, tutaj coś wam złamało serce, to nie musi być, to nie, mo nie muszą być sprawy romantyczne, to może być ktoś, kto wam sprawił dużo przykrości i złamał wam serce. Ktoś, na kim się zawiedliście. Zostawcie już to. Już nie zatrzymujcie się na tej energii. Idźcie do przodu. A dlaczego idźcie do przodu? Ponieważ tu jest nowość. Te karty nie kłamią. Same mi tak wyskakują. Patrzcie. As mieczy. Nowa miłość. Słuchajcie, dwa puchary ogólnie. Dwa puchary to jest karta miłości. Ja wiem, że może nie chcecie za dużo o miłości czytań. Ale to jest karta miłości, to jest dwóch ludzi, coś szczerego, coś pięknego. To niekoniecznie musi być dla drugiej osoby, ale coś, co ruszy wasze serce i tak pokochacie. I to jest nowe. To może być nowy związek. Także najpierw musicie zostawić ten ból, nie skupiać się już na tym. Płyniemy do przodu, ok? Płyniemy do przodu w tym lipcu. Nie zatrzymujcie się, bo te karty mówią o tym, żeby się nie zatrzymywać na tym bólu, na tym, co się wydarzyło w przeszłości. Nie zatrzymujcie się. Płyńcie już do przodu, płyńcie już gdzie indziej. I to na was czeka. Tu to na was czeka. Także z takim pozytywnym akcentem, byczki, jeżeli jesteście singlami, przestańcie myśleć o swoim bólu w sercu. Coś pięknego na was czeka w tym lipcu. Także. Ja czekam na wasze komentarze. Także jesteście mi winni. Jesteście mi winni, że w ogóle te czytania rezonują. Także piszcie do mnie w komentarzach. Jeszcze jedno takie ogłoszenie. W sierpniu nie będę robiła żadnych czytań prywatnych ani live'ów. Jeżeli chcecie jakieś czytanie, to tylko będę nagrywała. I nie będę robiła już live'ów. Sprawy prywatne nie będę mogła.
Także cały sierpień. Jeżeli także chcecie jakieś czytanie live, czy chcecie ogólnie jakieś czytania, to piszcie do mnie w lipcu. Jeszcze lipiec mam wolny, natomiast sierpień mnie nie będzie. I to wszystko. Zapraszam Was na niedzielne live'y. Możecie zadać pytania, będę Wam odpowiadała na Wasze pytania z kart Tarota. Pozdrawiam Was serdecznie. Serdecznie Was zapraszam w każdą niedzielę. Trzymajcie się. Życzę Wam miłego lipca. I czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam. Pa, pa.